Ja dostałem do przeczytania wiersz pod tytułem Słuchania, napisany w 2012 roku. Wieczór rzuca kotwicę, która zahacza o pień gruszy, a może słupek ogrodzenia. Świerszcze szczypczykami cykania łapią mnie za koszulę, liście porzucają szelesty, gdzie popadnie, a potem milkną zdumiony. Taki się sobie przytrafiam, że chociaż słucham, jakbym nie dosłyszał i nie dosłuchiwał. A teraz już Igor.